Dawaj głośniej. Słuchajcie, to już ten czas. Main event gali Bita Śmietanka 2. Za nami 9 emocjonujących pojedynków, ale creme de la creme dopiero teraz. Boxdel kontra Xayo. Zaprośmy pierwszego zawodnika. Jest to dwumetrowy gladiator. Mistrz Śląska w MMA. I Boxdel! Baron Michał! Ostatnie słowa. Niech wygra lepszy. Ale słuchajcie, do tańca trzeba dwojga. Jego rywalem jest osoba, bez której nie byłoby nas w tym miejscu. Osoba, która wprowadziła słowo Zadymka Siusiu w inny wymiar. Jest to Zeju Bok Xayo! Dobra, panowie, dawaj, zasady są znane, pamiętajcie, clinch, przerywamy, jest stop, jest jasna komenda. A my was sobie 5 minut, 5 minut, 5 minut. A ile macie przerwy? Półtorej minuty. Dobra, pamiętajcie, czysta walka, fair play, jesteśmy tu w świetnym celu. Tak jest. Rozchodzimy się do swoich narożników, na moją komendę, zaczynamy, dobra? Czas gotowy do narożnika, który jest czerwony, który niebieski. Gotowy? Gotowy. Czas. Fight! Na pewno,
Tak. Tak. Jak jest? Fajnie. Pijemy. Lewy, prawy, lewy. On tutaj za nisko prawą rękę. On trupkę ładnie ustrzelił raz. Poczułem. Sam jak i tam, że ten gdzieś ucieka, zachodzisz. On się będzie męczył dwa razy bardziej niż ty. Będzie uciekał. Już jest lepiej niż Fabiański. Już jest mój dobrze. Młodek? Nie, gitarz. Kondycyjnie dobrze? To, to. Dzwonimy sobie w drugiej i przyspieszymy w trzeciej. Poszukaj sobie jedynek mocniejszych. Akcentu na któryś cios teraz. Nie ma ciosu raczej. No. Nie zatrzymał się tak, że Wrócimy panowie. Wraca. Fajnie. Tak jest, kurwa. Jak się wyczytać? Weź się na to. Thank you.
się. Prawy, prosty, lewy się przedłużył. I wystrzelałem. Jest to. Na stronę. Spotykaj. Zrównuj od tego. Fajna bitka. Fajnie to wygląda. Prawy prosty, lewy się zapomniał o tej ręce. Czasowy ile? Dawaj, piasku! 10 sekund i odpadł! Dawaj, rundę! Dobrze, dobrze, dobrze.
spokojnie. Dobrze, dobrze. Ten lewy sierp cały czas chodzi. Lewy sierp cały czas chodzi. Prawy prosto, lewy sierp. Pada na presję. Każdą akcję kończy na lewy sierp. Dobrze, zajebiście. Ono pada w ciebie. Pada w ciebie? Jak cię wyglądać? Szacun do niego. Zabierają tlenu dużo. Dech nosem będę pustany. Dech nosem. Kondycji dużo zabiera. Zabiera. Trzy rundy. Nie myśl. Ale nie myśl, o tym masz siłę. Dobrze. Tak, trzecia runda i tak. Wychodzisz teraz i napierdala. Tak, dobra, dobra. Nie myśl o tym. Kondycja jest dobra. Już wiesz. Więcej o to, żeby kończyć lewym sierpem. To nie jest korekt. A ręce jego tu są tu. Ten lewy sierp da się wchodzić. Żywia. Żywia. W tej walce jest 5 rund, widzowie. Nie mam pod to grafik, więc jak coś, teraz będzie czwarta runda. Tu jest 5 rund po 3 minuty, ale nie mamy grafik na to. Gotowy? Gotowy? Do narożnika, wróć. Wróć do narożnika. Faj! Już nie ma tlenu. Już nie ma tlenu. Się, baka. To była czwarta runda, jeszcze jedna. Ostatnia runda.
Ty kurwa medyk, dobra, chodź tam. Ostatnia runda, kurwa, teraz na maksa. Okej? Okay? Ostatnia runda i finisz. Ała, odchodziłaś, no? Nie po głowie. To jest dobrze, wygrywasz. Zobacz, tutaj górki na lecie. Też nie ma siły, też jest nie ma. On jest prawa. Skończony, on. Ma lepszy tlen. Trzeba mi 10 kilo zlecieć jeszcze. Dajcie radę, ostatnia runda. Jest od prawej leci, tak? Tak. Dziękujemy Merganie za wpłatę 17 tysięcy złotych na zbiórkę na się pomaga. Do narożnika. Gotowy? Walka! Osiem, dziewięć, dziesięć!
Ciężko. Kurwa, czułem, jak stan to już zemdleje. Ale dobrze, dobrze, ustałeś ładnie, kurwa. Ty napierdałeś się jak równy drogą, to już go ładnie rozbiłeś. Chcesz coś? Daj mu wody. Taki game plan. Ostatnia runda. Mi fajno, że nie. Tak, forma mistrzów. Kurwa mać. Czułem, że jak wstanę, to zemdleję. Nie, to nie, obcierka, obcierka, ale nie, dobrze się czuję. Okej? Okay? Skąd ty wziąłeś siłę, kurwa, jest? Nie, no ładne, ładne. Ja już nie tak, że już ciężko tutaj. Wolę się. Ale... Posiadałem na trzeciej, czwartej, drugiej. Zżygam się, kurwa, tak. Nie, o konkretnym się trzęsło w głowie. No. O czym ja? Ale szybko wracało do siebie. Szybko wracało do siebie. Co? No pod koniec tylko. Jak już nie miałem siły trzymać, nic cudu. Jakbyś nie jarał, co już nie czuł. Dobra, jeszcze będzie. Dawajcie, wstajemy. Do werdyktu. Zwycięzcą pojedynku Michał Baron Boxdel przez knockout. Kurwa. Dobrze, fuj. Dawaj jeszcze potę. Zrobimy. Zrób fajne. Robię fajne, kurwa. Kurwa, jeszcze telefon zaczął. Dzięki, stary. Dziękuję wszystkim. Pozdrowienia i zdrówka życzę od Boxiego. Pozdrobyczki. Sorry dla ludzi, co przegrali kupon, a ci, co wygrali, dzięki za zaufanie. Miły. Sajo mocno bije, Boxdel? Kurwa, powiem ci, że jak już sam nie miałem siły, to już czułem chuj. Nie? Ten pod koniec sam na siatce. No to już, jak wiesz, jak już nie masz siły nawet sztywnego karku trzymać, tak ci lata łeb. To już wtedy to czuć. To ale było włączone w Uramusa, stary, prawie w całym pojedynku, bo dużo bił, ale wytrzymywałeś. 30 sekund tylko zostało, nie chciałeś stać? Wiesz co, widziałem, że i tak raczej jest runda do tyłu, a z tego co widziałem jest tam 2-2 mniej więcej. A to taka już, kalkulacja poszła. Już mi się nie chciało wstawać, bo wiedziałem, że jak jeszcze wytrwam te 30 sekund, to już kurwa będzie szpital pewnie po wejściu do tego. Słuchaj, jest zebrane prawie 150 tysięcy, stary, także chyba słuchajcie serduszka na czacie, widzowie, bo to, że były fajne pojedynki, ale najważniejsze, że została zebrana taka kwota, nie? No kurwa, dziękujemy wam bardzo, co mogę powiedzieć. Super, że się udało w sumie. Pierwszy raz biorę w czymś takim udział. Boxdel, chodź na chwilę. Kurwa, kupa kasy, nie? Kupa kasy. Super, że się udało. Szacun, szacun. Mocno bijek, Sajo? Tak, jest przede wszystkim poszło na dobry cel przede wszystkim. Ty, no ty wyglądasz gorzej ogólnie, nie? No ja wyglądam gorzej. Dałem się obijać trochę, coś tam ładowałem. Ja tylko z mojej strony chcę powiedzieć, że Sajo to... Bez lizania dupy, dobry zawodnik. No na pewno masz bazę dobrą. Też świetny. Wychodzi na to, że lepszy. No. Dziękuję, byku. I ten. I jeszcze ze swojej strony 40 tysięcy chcę dać, właśnie tak jak obiecałem, na charity z własnej kieszeni. Robiliśmy tu fajną, dobrą rzecz. No i tyle ode mnie. No. Fajna walka.
idę na afterek, napiję się piwka, ciężkich alkoholi już nie chleję. Jeszcze... i jebać dragi. Jeszcze prezent, czekaj. Prezent od Mikołaja, dzień, już wiesz, Mikołaja. No masz? I dla prezesa też prezenci. Tak. Poukładasz sobie. Wiesz, to jest poczuć w końcu, nie? Przecież po takich bombach mogą być problemy. Popierdolisz paluszka i chuj. No może, dobra, może następną edycję przegrania zostaną potraktowani lepiej, nie? Dzięki panowie. Wiem, jaki to był. Dobra, jeszcze zdjęcie z sędzią narażnikiem tak. Punktowym. Kop należącego. Dawajcie, dawajcie, narażnik. Dajcie, wszystko sobie zrobimy. Co, będziemy nie kończyć z tym, nie? No to może już tak, to? Nie, no czekaj, trzeba przemowę końcową zapierdolić jakoś miło. Ja nie robię zdjęcia, to tak po zdjęciu wszyscy. Dobra, po. Zejku, co? Ja sobie wrzucę na Insta te zdjęcie nasze. Jasne, Michał. Ja zaraz idę tam do ciebie. 15% baterii, zdążysz. Zdążę. Co widzowie? Druga edycja Bitej Śmietanki dobiegła końca. Staraliśmy się, żeby była lepsza niż poprzednia. Także też mamy nadzieję wszyscy, że podobała wam się bardziej niż poprzednia. Ale mniej niż następna, bo zakładam, że takową planujemy. Bo jakby cel został wypełniony. Choć mi się kurwa nikt nie śmielił oczekiwać tak dużej kwoty, za co wam dziękujemy. Widzów też na pewno było pizdeczka, chociaż nie patrzyłem. Także super. No nie będę dziękował każdemu osobno. Raczej wszystkich mogliście przez cały ten czas uczestniczących i zaangażowanych zobaczyć na streamie. Cała ekipa, która zajmowała się produkcją. Wszyscy zawodnicy. WK. Hubert. No wszystkim generalnie bardzo dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie. Chyba bez dłuższego, że tak powiem, pierdolenia. No jeszcze mamy coś przygotowane, coś, nie? Mamy coś przygotowane. No to dobra. No to ale to na sam koniec? No. A, no dobra, no to się pożegnam tylko. To zapraszam na już ostatnią przerwę reklamową. Ślicznie dziękuję w imieniu wszystkich. Znowu jeszcze raz mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa.